Szanowni drodzy prelegenci, uczestnicy tej, tego dzisiejszego Sympozjum Oblicza Pojednania, mam zakończyć, skonkludować to spotkanie, które myślę możemy uznać za bardzo udane i najpierw myślę już bez wymieniania, ale oklaski dla wszystkich prelegentów. którzy najpierw wyrazili dyspozycyjność uczestniczenia w tym sympozjum, a teraz już po wygłoszeniu tych referatów czy też i dyskusji możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy ogromnie ubogaceni. Chcąc też być jakby, jakby uczestnikiem troszeczkę, który ma zakończyć, chcę też dojść do jakiejś konkluzji. Bardzo pozytywnej. Co służy pojednaniu? Proszę Państwa, ja bym się odniósł do słów świętego Pawła, który wiadomo o kogo ma na myśli. Obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. Czego musiał dokonać Chrystus, aby zjednoczyć ludzkość? Odwołam się może do słów też księdza profesora Jana Machniaka, który mówił o wielkiej roli Jana Pawła II w jednoczeniu świata. I naprawdę dzisiaj wróciły mi te myśli, te, te uczucia, emocje. Gdziekolwiek przyjechał Jan Paweł II, ludzie czuli się rodziną. I jako młodzież. Byłem w nowicjacie, kiedy po raz pierwszy uczestniczyłem na błoniach w 79. Kiedy odjechał, czuliśmy się osieroceni. Baliśmy się wtedy tej władzy, bo na chwilę oni się wyciszyli. Nie wypadało przy tym głosie, tak nas łączącym, nie wolno było po prostu niczego innego powiedzieć. Ale odjechał i powoli się zaczęło zmieniać. Wracało stare. Wracała komuna. Która ponownie po swojemu chciała nas uczynić wolnymi. A my poczuliśmy, że obecność i słowo Jana Pawła II przywracała nam wolność, przywracała nam radość życia w ogóle. A kiedy w krótkim czasie mogłem poznać inne narodowości, szczególnie moich współbraci, i właśnie opowiadali to samo. On uczynił wolny Meksyk. On uczynił wolne kraje Ameryki Łacińskiej, uwolnił od teologii wyzwolenia, bo ktoś wewnątrz Kościoła próbował ukazać inną drogą, która prowadzi do wolności. A Jan Paweł II konsekwentnie pokazywał, na czym polega sztuka jednania ludzi. I myślę, to dzisiaj też wypadło. Ja bym wyciągnął taki wniosek też właśnie na podstawie tego co wysłuchaliśmy Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek kładł akcent na wspólnotę ducha. I właśnie tym co nas najbardziej dzieli, szczególnie w polskim domu, w polskiej rodzinie pewnie nie tylko to jest polityka, prawda? Było wspomniane w czasie tego panelu, tak, my jesteśmy podzieleni nawet w naszych rodzinach. I nawet ci, którzy przystępują do komunii świętej, ale właśnie tę jedną partię, a drugą partię, która nie ma nic wspólnego z nauką Kościoła, ale ja tę partię popieram. Tylko nie wolno o tym mówić, bo Kościół nie może się mieszać w politykę. A właśnie wspólnota ducha, która, która że to opcja polityczna może nam zapewnić właśnie wspólnotę ducha. Która opcja polityczna obroni wartości, które zapewniają fundament jedności danego narodu? I właśnie to przypominał Jan Paweł II, było wspomniane też przez księdza profesora, mówi o tej tradycji słowiańskiej. my wszyscy, dzięki Janowi Pawłowi II, że mamy wspólną duszę, bo właśnie nas połączył ateizm, którego mieliśmy dosyć. Ateizm, który nas zniewolił, ateizm, który wiedzieliśmy, że jest fałszywą drogą. I trzeba było długo czekać. Ten ateizm dzisiaj zwycięża. Katolicy bardzo często wybierają w praktyce życie, życie ateistyczne, a Kościół na tyle, ile mu pomoże czasami w karierze. Ci, którzy dzisiaj oddzielają Kościół od państwa, przecież właśnie nawet publicznie sakrament taki czy inny przyjmowali. Bo właśnie naród jest uduchowiony. Katolicy chcą mieć swoich. Zauważcie, ile jest fałszu. I właśnie problem. Czy można budować jedność między kłamstwem a prawdą? Czy można czynić, dokonywać dialogu, co dzieli, i możemy powiedzieć tak, dla nas ludzi wierzących, dla katolików, tym co najbardziej dzieli, to co jest. Też to dzisiaj wybrzmiało. Grzech, ksiądz profesor powiedział. A dla tych, którzy nie wierzą, dobrze wiemy, najbardziej dzieli ludzi zło i kłamstwo. Zło i kłamstwo, więc jeżeli kłamiesz, kiedy manipulujesz, pamiętaj, że jesteś narzędziem podziałów. Tylko kiedy bronisz prawdę i jesteś świadkiem prawdy, wtedy jesteś tym, który potrafi jednoczyć ludzi. Znacie Państwo taki dokument Jana Pawła II, Dukin Altum, na zakończenie roku bileuszowego. To jest taki dla mnie osobiście zawsze testament duchowy Jana Pawła II. I co nam proponuje Kościołowi. Nie kościół będzie szkołą i domem komunii. A co robić, żebyśmy byli szkołą i domem komunii? Żebyśmy żyli duchowością komunii. A co to jest duchowość komunii? To jest widzieć w drugim człowieku najpierw dobro. Najpierw w drugim człowieku zobacz dobro, nie zaczynaj od krytyki. Zaczynaj od tego, co jest w drugim człowieku. Dobro. Ale, żeby zobaczyć w drugim dobro, musisz człowieka poznać. I właśnie dzisiaj żonglujemy informacjami, albo kłócimy się, ale pytamy się tu w szkole medialnej, wszyscy wiedzą, studenci, pytamy, jakie jest źródło Twojej wiedzy? Jakie jest źródło Twojej informacji? Czy jesteś pewny tego, co wiesz, pewny tego, czy to jest prawda? No właśnie, czy mamy odwagę dochodzenia do, do źródła informacji. Czy przyjmujemy to, co nam jest wygodne. No właśnie, bardzo często właśnie chcę takiej Polski, która będzie według mojego gustu. Chcę takiej Polski, którą będą rządzić tych, którzy mnie się podobają. Chcę takiego Kościoła, który mnie się podoba i bardzo często. Ci, którzy krzyczą, że jest tyle klerykalizmu. No właśnie, bo Kościół nie jest na ich moduł zbudowany. A ja widzę moją mamę i widzę, że ona szanuje kapłanów, nie pozwoli niczego złego powiedzieć. A dlatego, że jest zainteresowana czystością wiary, modlitwy. Nie wchodzi w dyskusję które czasami są próżną gadaniną i wcale nie ubogacają nas duchowo, a tylko właśnie nas dzielą. Bo my dyskutujemy i kłócimy się o Kościół, którego tak naprawdę nie chcemy budować. Nie chcemy tak naprawdę też ponieść ofiarę, bo budować Kościół, być częścią Kościoła, to znaczy właśnie burzyć wszelką wrogość. I kończę rzeczą, która mnie dzisiaj jako redemptoryście bardzo przypadła do gustu, kiedy księdza profesora Jana Machniacha usłyszałem: Kochani, wszyscy będziemy budować jedność pod jedną, jednym warunkiem: że wszyscy będziemy potrzebować odkupienia. Każdy z nas ma i tyle egoizmu. Tyle z, też i czasami zła, z którego trzeba się wyzwolić. I dlatego patrzcie, co jest znakiem jedności dla chrześcijan, gdzie powinniśmy się gromadzić jako jedna rodzina: Eucharystia. Ale żeby do Eucharystii przystąpić, trzeba spełnić pewne warunki. Trzeba żałować za grzechy. Trzeba się z tych grzechów wyspowiadać. I wtedy dopiero. Mogę przystąpić, żeby być uczestnikiem komunii, żeby przyjąć Komunię Świętą. Kochani, potrzeba nam wszystkim pokory, ale właśnie odkupienie to jest to, co powiedzmy można inaczej jeszcze wypowiedzieć. Nie będzie zjednoczenia, nie będzie komunii, nie będzie jedności, jeżeli nie zaczniemy tego robić od siebie. Jeśli nie zaczniemy wymagać od siebie, to ja muszę z mojego piedestału egoizmu zejść. To ja muszę coś utracić. I właśnie, bo myślę, że egoizm. Egoizm to jest przyczyna wszelkiej przemocy i to jest przyczyna wszelkiej wrogości. Bo powiadam, walczę z tym światem, który nie chce podzielać moich poglądów. Walczę ze światem, który nie chce moich recept na życie. Oczywiście takie życie, w którym ja będę decydował, komu i co mogę dać. Czy chcę być tylko zawsze tym, który rządzi, który, a może warto być sługą. I tutaj znowuż Ewangelia się kłania. Chce być, kto chce być pierwszym, niech będzie sługą waszym. I myślę, tu jest chyba ta recepta na... Na jedność, na pojednanie i raz jeszcze serdeczne podziękowania wszystkim naszym gościom, bo naprawdę 11 punktów daje wszystkim na 10 możliwych zapła. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu i budujmy razem tę jedność i niech każdy z nas przyczyni się do pojednania w naszej polskiej rodzinie.